Kameruje się, panie Jacku, kameruje się. Znowu te szybki nie zmieniłem. Bardzo jestem mądry. Widać w tym, w lustereczku lewym, coś tam może widać. Mam lekko przycienioną szybkę i ostatnimi czasy akurat tak się zdarza, że niestety wyjeżdżam za dnia i wracam za nocy, co stwierdzam fakt, że za każdym razem miało być tak, że będę wracał za dnia. Dlaczego? Dlatego tej szybki sobie też nie zakładałem przeźroczystej. No ale po dwóch razach w nocy, jak wracałem w ciemnej nocy, ciemno było jak wy, wiadomo czym, no to stwierdzam fakt, że niestety w tej szybce w nocy nie pojeździmy tak jak teraz, co słońce zachodzi, piękny zachód słońca widzicie teraz. No to jest jeszcze znośnie, bo jeszcze fajnie w miarę to widać. W dzień to jest bajeczka, bo mamy efekt, jakbyśmy mieli okularki przeciwsłoneczne, a tak to niestety w nocy się to nie sprawdzi, nie? Mam szybkę przeźroczystą, drugi komplecik mam kompletny, spinlockiem, żeby nie parowało, więc takie coś sobie będę musiał ogarnąć. Minutę schodzić, ściągnąć szybkę i założyć, no ale nie ma czasu na takie rzeczy, nie? Tylko baterię w GoPro się zmienia, ładuje i się jedzie, no nie? Ale co wam powiem, dzisiaj jeszcze nie przywitałem was. Także witam wszystkich serdecznie w nowym motovlogu, w nowym odcineczku na kanale. Dzisiaj na MT-09. Na MT-09, 19 rok. Temat odcinka dzisiejszego jest taki, że w sumie nie ma tematu, tylko jest motovlog na spontanie. I sobie przelecimy traskę 30 km, bo jadę właśnie w jednym kierunku. To sobie coś nagramy, jakiegoś motovloga szybkiego, krótkiego, 10-15 minut. Powiem wam, jakie mam plany na odcinki na najbliższy czas. Nie wiem, czy to wypali, bo powoli sezon się będzie kończył na taki oto motocykl, więc znając moje życie, znając moje natchnienie, może inaczej, natchnienie to ja mam, tylko nie mam czasu, bo o kurde, kunolis jakiś wychodzi, skurczybyk. Natchnienie jest, tylko nie ma czasu, bo jak się przyjdzie z pracy, to się idzie w garaż i się w garażu robi różne remonty, modyfikacje. O, jaki traktor już po dożynkach. Także moi widzowie, powoli tutaj coś myślę, jakieś tam serię odcinków nagrać, typu chińskie zamówienia do motocykli, akcesoria, czyli rzeczy akcesoryjne do motocykli z AliExpress, typu na przykład ten przykład, amortyzator skrętu. Ale powiem wam, jak się odsunie szybkę, to widać luks. Jeszcze nie ma tragedii, ale damy sobie radę. Muszę obczaić trasę dzisiaj, jaką sobie polecimy, tak żeby było w miarę trochę zakrętów, trochę takich prostych, żeby takich głównych dróg nie było dużo, tylko takie bardziej poboczne, asfaltowe, to spoko, nie będzie takiego dużego ruchu. Ale się kurzy, kurde, sieją rzepaki. Rzepaki teraz wlatują na rejon. Akurat mamy ostatni 30 sierpień. Tak, 30 sierpień, filmik pewnie wleci blisko połowy tygodnia, jak nie później. Taki jestem, powiem wam, obrobiony, że mam 3 odcinki nagrane wstecz, które ciężko mi jest obrobić, wrzucić, bo nie mam też czasu. Jedynie po godzinach, już jak wrócę z garażu, to siadam na kompa, staram się to w miarę sprawnie, szybko obrobić ten filmik i wrzucić na kanał. To też, powiem wam, schodzi chwilę czasu, bo chwilę trzeba go zrobić, zrenderować, on się później chwilę wrzuca. Miniaturka, takie pierdoły, nie? To wszystko robię sam, więc to jest czasochłonne, wymagające i chociaż moje filmiki są na niskim poziomie montażu, ale są, bo po prostu nie mam na to czasu. Więc są jakie są, co zrobię. Tu ładnie stop, trzeba się zatrzymać. Tu jest śliski asfalt.
Także tak wygląda maszyna i temat odcinka. Także myślę, tak jak mówiłem, chińskie zamówienia, czyli gadżety motocyklowe do motocykli, kieruneczek sobie wrzuć. Przykładem, na przykład amortyzator skrętu. Mam takich kilka różnych w tym motocyklu, bo to jest Yamaha Made in AliExpress, więc w tym motocyklu będę chciał o tym motocyklu, na tym motocyklu kilka tych gadżetów wam powiedzieć, co tutaj zostało wsadzone, jak się to sprawuje po dłuższym czasie użytkowania, bo to będą takie testy, wiecie, już po przejechaniu przypuśćmy 1000 km na przykład, może nawet więcej, no nie? Więc tych odcinków myślę, że tutaj wleci kilka. Jak nie z Yamaha MT-09, to wlecą z Enduro, z Crossów lub podobnych innych motocykli. Takich odcinków myślę, że wleci sobie kilka na kanał. Kto będzie zainteresowany, co sobie wiadomo, że oglądnie, kto nie będzie, to nie będzie oglądał. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy w tym sezonie się uda jeszcze zrobić? Myślę, że się uda zrobić kilka odcineczków na taki temat. Przypójmy chociaż te 3 odcinki, żeby wleciały, bo to nie problem wyjechać, nagrać, tylko potem problem będzie siąść na komputer i to obrobić i zgrać, bo naprawdę kolejka tych filmów, których tutaj mam zaplanowanych, to też jest długa, a czasu, powiem wam, nie mam za dużo, a też chciałbym, żeby tak co tydzień w poniedziałek, przypójmy się, ten filmik jakiś tam dla takich statystyk, dla takiego, wiecie, regularności, żeby co tydzień jednak ten jeden odcinek sobie był na tym kanale nowy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie teraz aktualnie. No tak jak mówię, no 3 filmiki mamy nagrane, no niestety nawet nie są zgrane na kompa. Nagrywam kolejny, bo mam okazję sobie wyjechać, więc też chcę wam tutaj nagrać, bo nie wiem, czy będę miał inną okazję. Pogoda akurat dopisuje, ponieważ jest może 20 ileś tam stopni, nawet tutaj na tym jest, na tym moim komputerku śmiesznym, 28 stopni mamy o godzinie chyba 19:27, powiedzmy, że dobrze pokazuje, na pewno 20 nie ma, jest między 19 a 20, więc jest te 28 stopni, ale już słonko zaszło i powiem wam, teraz się jeździ luks motorkiem elegancko, fantastycznie, bo nawet jakby było 28, ale by była patelnia, lampa, jak wiadomo co, grzałoby słońce, to jednak bym nie wyjechał, bo wystarczy, że ja się ubiorę w kurtkę, kask, jestem cały spocony, więc nawet nie mam przyjemności jazdy na tym motocyklu, jak jest takie gorąco, nawet nie mam ochoty wsiadać, jedynie kurde klapeczki, spodeneczki, koszuleczka, przewietrzyć się, no nie? Ale to taka jazda, to wiecie, jaka jest. Także mówię, jak jest gorąco, o, przerywnik ładny, kurde, Deutsch, to chyba jest Deutsch, no. Taki przód ścięty, to chyba Deutsch jest. Także tak jak mówię, no, jak jest gorąco, nawet nie mam ochoty wyjechać, bo no, bo jak mam na siłę jechać, to wolę w ogóle nie jechać, nie? Wiadomo, kto jeździ motocyklem, to wie, jak jest. Nawet dzisiaj miałem samochodem sobie wyjechać, ale myślę, kurde, jeszcze godzinka, słonko zajdzie, trochę będzie chłodniej, więc będzie można sobie elegancko wyjechać na spokojnie i będzie luks temperaturka, żeby śmignąć sobie motocyklem. No i tak, widzowie, ajajaj, spełnienie mojego dzieciństwa, jak byłem nastolatkiem, żeby mieć taką oto jamaszkę, wam powiem, kiedyś to mi się w głowie nie mieściło, że takie coś sobie kupię, bo przecież kiedyś to były grube hajsy. Nie pracowało się tyle, co tam się gdzieś dorobiło. A teraz co? Wiadomo, do roboty się poszło, coś tam się zarobiło na jednym motorku, na drugim, coś tam zostało, coś się wyremontowało, coś się komuś zreperowało, coś tam, jakiś pieniążek wpadł, coś się uzbierało. No i powiem wam, że no w końcu mogłem się takiego motocykla, jakby to powiedzieć, doczekać, nie doczekać, no trzeba było zapłacić za niego, no nie? No ale swoje to swoje. Nie było pożyczone, nie było ukradzione, było zarobione własnymi rękami i to cieszy.
Także tak. W tym motocyklu też się ostatnio kilka rzeczy zmieniło, o których nawet nie wiecie. Mianowicie, może nie będę już spamował dzisiejszego odcinka, może zrobię osobny odcinek na ten temat. Z tyłu mam taki oto, jest? O, kuferek jest. Oryginalny Yamaha kupiłem razem ze stelażem, używkę udało się dorwać za chyba 1200 zł takie. Także myślę, że spoko cena, on ma 30 chyba 9 litrów albo 38. Także tak widzowie, jeździmy też sobie dwie osoby na kilka sprzętów, bo każdy ma już działkę, każdy ma czy tam narzeczoną, dziewczynę, żonę. Więc jeździmy sobie po dwie osoby, więc ten kuferek powiem wam, że się przydaje naprawdę. No niestety szpeci to motocykl, bo szpeci, uważam, że szpeci, nie wygląda może najlepiej. Chociaż w tym motocyklu wszystko jest czarne, nie wygląda aż tak źle. Także wam powiem, że kuferek spoko sprawa, kask schować. Powiem, że tak, wchodzi jeden kask, kurtka wchodzi, kask, kurtka i para, dwie pary rękawic chyba w niego wchodzą, z tego co pamiętam. No raz my tak włożyli, no było ciasno, było, ale weszło. No i dupę zarzuciło na zakręciku, ale kontrola jest, więc trzyma. Także tak. Z tyłu jakiś BMW jedzie, kurde, to niech se jedzie. Nie mam zamiaru, kurde, płacić mandatów. A tu 50 na godzinę jest, jest, więc sobie objedziemy powoli. Ale wyprzedza to nie BMW. Tfu, to nie policja, no srebrnym, czarnym jeżdżą, ale teraz w sumie nie wiadomo jakie auto, lewa w górę, siemano, wariacie. Jeszcze jeden temat jest do obgadania. Mam taki fajny podwójny mikrofonik, który już leży w pudełku chyba dobre 2 lata, wam powiem. I miałem go założyć, jak go kupiłem, ale jakoś tak, brakło czasu, sezon się skończył, sezon się zaczął, znowu brakło czasu. A ostatnio my sobie śmignęli na dwa motorki, mieliśmy takie same interkomy, więc powiem wam, że coś my sobie pogadali, więc też spoko byłoby coś takiego nagrać, przypuśćmy jazdę w 2-3-4 osoby. I po prostu... po prostu nagrać, no nie? Bo i wy będziecie słyszeć to, co ja mówię, i będziecie słyszeć to, co mówią inni, no nie? Bo ten drugi mikrofonik, przypuśćmy sobie, bym koło słuchaweczki z interkomu bym sobie gdzieś tam ulokował, wsadził i myślę, żeby to jakoś tam dałoby radę ogarnąć. Raz na jakiś czas taki odcineczek nagrać, bo powiem wam jednak, ta kamerka z tym całym okablowaniem tutaj, z tym adapterem, to jednak nie jest takie sobie, jak komuś się wydaje, że super się z tym jeździ. Bo jednak to jest waga, trochę to zajmuje też miejsca, jest takie trochę nieporęcznie, bo tu się szturnie ręką, tam się szturnie ręką i to też takie się wydaje nieporęczne, no nie? Także wam się fajnie to ogląda, mi teoretycznie nie nagrywa się tego źle, bo się spoko nagrywa. No ale jednak czasem jak gdzieś mamy położyć kaski czy coś, no to jednak ta kamera, intercom, adapter do mikrofonu, to jednak zajmuje duże miejsce, kask gdzieś spadnie, coś się uszkodzić, więc to nie jest takie fajne, eleganckie, jak się komuś wydaje. Ale ja nie narzekam, nagrałem już kilkadziesiąt motovlogów, może nawet kilkaset, co ja mówię, na 100% kilkaset odcinków nagrałem z kamerką, czy to enduro, czy to motovlogi takie na asfalcie, więc to powiem wam, że spoko, no nie? No jak wiadomo, no dłuższa trasa to ja tego staram się nie zakładać, bo to jednak wolę się skupić tutaj na jeździe niż tutaj na nagrywaniu motovlogu, no nie? Czasem myślę, że się takie coś z czasem uda ogarnąć. No i co, widzowie? Możecie tylko komentować, czy wam się podoba, czy się wam nie podoba, taki kontencik, czy coś nagrywać. Dzisiaj mamy piąteczek, wieczorem, wieczór, piąteczek. I co? I jutro sobota, jutro myślę zrobić spa temu motocyklowi, jeszcze nie był myty od mojego chyba zakupu. Także jutro będzie maszyna myta, polerowana, czyszczona, smarowana łańcuchem.
Łańcuch będzie smarowany, wszystko będzie ładnie tutaj wymyte, zatankowane, napompowane. Będzie luks, glans i w niedzielę sobie lecimy traskę. Myślę, że blisko 500 km sobie zrobimy. Także myślę, że jakieś Bieszczady lub coś podobnego. Zakopane chyba nie, ale Zakopane myślę, że też w tym roku może się uda zahaczyć, jak będzie tylko ekipa. A za rok to kto wie, może się co robi jakąś Rumunię. Zobaczymy. Czas pokaże. Nie będę nic obiecywał, bo jednak to wiecie, jak to jest. Dobra, wyjedziemy z lasu, troszkę widoku nabierzemy, kończymy odcinek i co? Ja sobie trochę śmignę, wiecie, tak, o, troszkę szybciej, żeby się tak troszkę adrenalinki nabrać, bo jednak jak tutaj nagrywam, to sobie jadę w miarę spokojnie, żeby nie wariować, żeby tutaj nic, żadnego przypału nie było. Także widzowie, co, jeżeli chcecie widzieć więcej odcineczków z tego motocykla, z innych motocykli, motovlogów, testów, różnych takich rzeczy, recenzji, to oczywiście zapraszam Was do subskrypcji kanału, do zostawienia lajka pod filmem, komentarza. Zapraszam również na Instagrama, na TingTonga, Facebooka, wszystko macie podlinkowane na dole w opisie pod filmem. No i co? My sobie lecimy, prosto pojedziemy. Chociaż pojedźmy w prawo, będą fajniejsze zakręty. Tu był stop, trójka, czas bić na jedynkę. Quick shifterek, fajna sprawa. Kto jeździ, to wie, kto jeździ, ten nie wie. Nie jeździ, ten nie wie, no tak. Także co, widzowie, widzimy się w nowych odcinkach. Na dzisiaj to jest wszystko. Trzymajcie się, pozdrowionka, na razie, cześć, do następnego.